wszystko układa się tak, jak powinno się układać. Miksturę mam już w swoim posiadaniu. A przywódca zombie jest na tyle głupi, że wierzy w to, że go nie oszukam i ocalę przed koalescencją. On jest taki naiwny. Czas dać znać wspólnikom, że plan układa się perfekcyjnie. O co ci chodzi? Przecież sam mówiłeś, że nie chcesz już ze mną nigdy rozmawiać i kazałeś mi się wynosić. Nieustraszony. Może popełniłem kilka błędów, okej? Już nigdy, niech nigdy już nie będzie konfliktu pomiędzy zombie i roślinami. Naszym wspólnym wrogiem jest Janusz i jego tajemniczy wspólnicy. Zawrzemy pokój przeciwko niemu? Co nasza strona, w sensie rośliny, będziemy mieć z tego? Posłuchaj, on ma jakieś tajemnicze zwoje. Udało mi się przekupić jednego z jego pracowników i on, pod nieuwagą Janusza, ukradnie i przyniesie nam te zwoje. Najpierw ja je obejrzę, a ty dostaniesz kopię. Nawet, a jeśli mi nie wierzysz, to ja wezmę kopię, a ty weźmiesz oryginały. Możemy się tak umówić? Janusza trzeba w końcu raz na zawsze zniszczyć. Zombie magik patentuje czar na portal do piekła. Jedyne miejsce, w którym powinien się znaleźć. Dobrze, zawrzyjmy ten pokój. Widzę, że doszedłeś do wniosku, że stara przyjaźń nie rdzewieje. Zostawię to bez komentarza. Jeśli to wszystko, to muszę iść. To na razie nieustraszony. Nie martw się, Janusz. Nie zdołasz mnie wykiwać. To trochę smutne, że Marigold musi pracować nad statkiem. I nad tym tajemniczym projektem. No wiesz, jej decyzja w sumie, nie? Bardziej martwię się o Sunflower i Piszutera. No, coś pomiędzy nimi zaczyna się psuć. I Janusz na pewno maczał w tym palce. Musimy to jakoś udowodnić. Cattail, może chodźmy do Nieustraszonego. Ty, genialny pomysł, chodźmy. Cattail? Walnut? Coś się stało? Bo my przyszliśmy ci powiedzieć coś bardzo ważnego. A o co chodzi? Janusz chyba maczał palce w relacje Sunflowera i Piszutera. Coś pomiędzy nimi się wyraźnie psuje. Co takiego? To niewiarygodne. Dopiero ty... A kiedy to zauważyliście? Od kilku dni. I dopiero teraz postanawiacie podzielić się tą informacją? Każdy dzień, każda godzina przy Januszu się liczy. To jeden z najgorszych wrogów znanych mi w sąsiadowie. Muszę się tym zająć. Maczałeś palce w relacje roślin? Nie puszczę ci tego płazem. Janusz? Co moje uszy słyszą? A co niby słyszą Nieustraszony? Przyszedłeś odwiedzić swego wroga? Czy może już w końcu przyjaciela, bo zmądrzałeś? Daruj sobie te gierki. Nie masz prawa wtrącać się w relacje roślin. Nie wtrąciłem się, powiedziałem kilka faktów. A to, że Piszuter powoli mądrzeje, to ich sprawa, indywidualna. I ani ja, ani ty, nikt nie może się wtrącać. Ostrzegam cię, Janusz. Bardzo źle dla ciebie się skończy coś takiego. Jeśli okaże się, że zdołasz ich poróżnić, to zostaniesz strącony do piekła i nawet nie zauważysz. Jak ty chcesz mnie strącić do piekła? Może i w waszym świecie tak się da, ale tutaj niektóre zasady nie działają. A teraz wybacz. Ale mam pilną rozmowę telefoniczną z moimi wspólnikami. Mówię ci, Piszuter, mamy genialny plan ulepszenia naszego szałasu. Będzie super, hiper wypasiony. Będzie się nadawał do stałego zamieszkania, a nie tylko przesiadywania w lato. Piszuter?
wszystko w porządku. Zastanawiam się, czy nasza relacja jest szczera. Nad czym tu się zastanawiać? Mam ci udowodnić? Zastanawiam się ostatnio dość dużo o słowach Janusza. Słuchaj, to coś ci powiem. Kiedy byliśmy w domu, nie? Znaczy w domu. W bazie. I udało mi się podsłuchać przywódcę zombie i oni z Januszem chcą nas poróżnić. Nie pozwólmy im na to. Komu bardziej wierzysz? Muszę to sobie jeszcze wszystko przemyśleć. Chcę być teraz sam. Co jest prawdą? Nie wierzę. Przywódca zombie i Janusz naprawdę udaje im się nas rozdzielić. Dlaczego Piszuter wątpi? Muszę to jakoś szybko uratować sytuację. Muszę iść do Electric Blueberry. Electric Blueberry, musisz mi pomóc zorganizować jakiś romantyczny wieczór. Ale ja mam ci pomóc? Nie pytaj, to po prostu pilne. Dobrze, więc musimy wrócić do bazy i zacząć przygotowanie. Świetnie, a potem wyślij gdzieś rośliny. Najlepiej na całą noc. Okej, to dziwne, ale okej.